Hej, a co to ona mówi? Nie ma intro muzycznego? No, słuchajcie, będzie intro muzyczne. E, tradycji musi się stać zadość, ale dzisiaj intro będzie nieco dłuższe. Stąd taki mały disclaimer na początku. Intro będzie nieco dłuższe, to będzie minuta z kawałkiem, i zachęcam Was gorąco do tego, żebyście wsłuchali się w słowa tejże piosenki, którą obstawiam, że bardzo dobrze znacie. To co? Let's go! Słuchajcie, uwielbiam tą piosenkę i bardzo często jej słucham w aucie, lubię do niej tańczyć, ale słowa są creepy. Ta dziewczyna w noc poznania faceta już stwierdziła, że ona chce z nim być i ona zrobi wszystko, żeby on ją pokochał i zrobi wszystko, żeby nie pozwolić mu odejść. I dlatego ten kawałek świetnie wpasowuje się w temat dzisiejszego odcinka. Jak widzicie po tytule, jak stracić faceta w 10 randek. No i. Słuchajcie, no, poznajesz faceta, spotykacie się, jest cudownie, fantastycznie, on zabiega, stara się, jest zabawny, czuły, seksowny. No, czujesz, że to nareszcie może być to. Zaczyna ci zależeć, i nagle jego zachowanie się zmienia. Facet odzywa się rzadziej, jest wycofany, robi się dziwnie. Starasz się zatem jeszcze bardziej. Wręczasz mu prezenty, organizujesz niespodzianki, kolacyjki, a mimo to korozja bliskości postępuje. W końcu gość mówi, że potrzebuje czasu i więcej powietrza. Stwierdza, że to jednak nie jest to, i lepiej wam będzie osobno albo nic nie mówi, zapada się pod ziemię, stosując jakże elegancki ghosting. I ten scenariusz bardzo często pojawia się w wiadomościach, jakie od Was otrzymuję. Dlatego postanowiłam stworzyć mniejszy antyporadnik. Jak stracić faceta w 10 randek. Będą to konkretne wzorce zachowań, które no, sporo kobiet nieświadomie stosuje w początkowych fazach relacji, przez co tak naprawdę dochodzi do sabotażu własnego szczęścia, potrzeb i, i własnego ja. Te 10 randek to symboliczny, taki dość umowny czas oznaczający pierwsze miesiące spotykania się. To jest taki magiczny, ale i trochę niewygodny etap poznawania się, obwąchiwania i sprawdzania własnych granic. Swoją drogą, a propos obwąchiwania, to nie wiem czy wiecie, ale u psów aż 33% mózgu przetwarza zapachy. U nas, u ludzi jest to tylko 5% powierzchni mózgu, także taki ciekawy case. Eee, no, pieseła jest na tyle wrażliwy, że obwąchując innego psa jest on w stanie zabrać informacje np. o płci albo nastroju i np. Na jeśli pies był u weterynarza i jest zestresowany, to inny pies wąchając go jest w stanie się o tym dowiedzieć. Fajnie, jakbyśmy jako ludzie tak też umieli. Wyważam to sobie takie pierwsze, drugie, trzecie spotkanie. Witamy się z kimś i się obwąchujemy. Już wiem o tej osobie tak dużo. No ale tak niestety wśród ludzi nie ma. No i mamy ten nasz pierwszy czas spotykania się, niuchania e, i sprawdzania. I w tym kluczowym czasie mężczyźni najczęściej mają mindset hmm, zobaczymy co z tego wyjdzie, czas pokaże, na chillu. No a kobiety... Oczywiście nie wszystkie, ale sporo z nas, no, no właśnie, sporo kobiet przyjmuje często nieuświadomione strategie zdobywania faceta, które w trakcie wspomnianych dziesięciu randek, no niestety ich odrzucają. Te, te zachowania, te tendencje to, to wynikowa naszego wychowania, przyjętych norm społecznych, kręgu kulturowego i przekonań o roli kobiety. Sporo kobiet w, no ma w głowach taki pomysł, na to, kim powinna być idealna partnerka, i realizujemy jakiś wdrukowany koncept i, i schemat. No i niestety robimy co w naszej mocy, by się jemu spodobać, by on nas chciał. Bierzemy udział w jego castingu. No, a przecież chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. To jest raczej casting dwustronny. No ale okej, okay, przejdźmy do sedna i pogadajmy o tym, co zrobić, by szybko i efektywnie stracić mężczyznę i przy okazji tak naprawdę zatracić siebie. Będzie śmiesznie, nieco ironicznie, ale też refleksyjnie i uświadamiająco, mam nadzieję. Przed Wami osiem zachowań, osiem um, sposobów i strategii na to, jak zniechęcić tudzież przestraszyć faceta. Po każdym będzie też pewien real talk i, i pewne słowa takie bardziej ode mnie już na, na serio. No to słuchajcie, pierwsza rzecz. Jak stracić faceta w 10 randek? Po pierwsze, szukaj swojej drugiej połówki. Pamiętaj, bez faceta jesteś niepełna i niewartościowa. Jasne? Tylko mężczyzna może sprawić, że będziesz szczęśliwa. Traktuj swoje singielskie życie jako smutny okres wyczekiwania, szary, depresyjny epizod, który powinien się jak najszybciej skończyć. Usilnie staraj się znaleźć swój ideał. Kogoś, kto zrozumie Cię bez słów i będzie czytał w Twoich myślach. Rozmawianie Pff, w ogóle bez sensu. Czekaj na księcia na białym koniu, który będzie ci pisany. Wypatruj swojego soulmate, brakującego elementu twojego dopełniacza, wypełniacza. Różnice między wami, pierwsze tarcia, traktuj jako znak, że to widocznie nie jest ten jeden, jedyny. Wtedy, zamiast rozmawiać, dojaśniać, wyjaśniać, pytać, od razu wycofaj się z relacji, no i zacznij szukać kogoś nowego. W końcu wiedział wiedziałby o co ci chodzi. Nie trzeba by było gadać i wszystko byłoby jasne. No i słuchajcie, i to jest właśnie teraz ten moment na real talk. Ja osobiście bardzo mocno wierzę, że dopiero będąc szczęśliwa sama, ze sobą może stworzyć związek z drugim człowiekiem. I związek mądry, równorzędny i partnerski, taki w którym nie obarczamy drugiej strony odpowiedzialnością za swoje szczęście. Wiara w dwie połówki jabłka to naprawdę ściema wszechczasów, która pozbawia autonomiczną istotę prawa do szczęścia w pojedynkę. Warunkuje wewnętrzne szczęście od czynnika zewnętrznego, w tym przypadku od innego człowieka. To bardzo karłowaty i wadliwy koncept, no bo co? Też ta osoba zniknie i już nie mamy szansy w życiu na szczęście? No i druga kwestia to wiara w teorie romantyczne i dążenie do znalezienia ideału. I to jest to, co było w piosence na początku. Dziewczyna dopiero typa poznała, i ona już go kocha, i ona zrobi wszystko, żeby on ją chciał. Ach, związek to przede wszystkim komunikacja i praca. I związek, w mojej ocenie, to jest bardziej czasownik wiecznie niedokonany, który się dzieje tu i teraz, a nie rzeczownik, który można osiągnąć i uzyskać i zdobyć. Związek wymaga uważności i mówienia o swoich potrzebach. Wymaga też stawiania granic i jasnego formułowania oczekiwań i potrzeb. No Innymi słowy wymaga dojrzałości no, i wglądu w siebie. Liczenie, że z odpowiednią osobą samo się wszystko ułoży, to jest pewien mit, chucpa, no, matactwo. A taki model wciska nam do głowy od lat Hollywood, Bollywood i Poliwood nasze rodzime. Nie będę już bardziej rozwijać wątku romantyzmu, bo o powodach, dla których nie znoszę romantyzmu i komedii romantycznych, możecie posłuchać w innym podcaście. 10 powodów, dla których nie znoszę komedii romantycznych. Ha, jaki zaskakujący tytuł. Natomiast, no tak, pierwsza rzecz, jeśli chcecie zrazić faceta, no to w ogóle załóżcie, że szukacie drugiej połówki i szukajcie swojego idealnego księcia na białym koniu ze złotymi podkowami. Porada numer dwa. Jak stracić facetę? Bądź zawsze dostępna. Na horyzoncie pojawił się facet, potencjalnie twój nowy książę. No nareszcie! Włącz wtedy tryb maniakalny. Odrzuć znajomych, pasje i hobby. To są jakieś w ogóle pierdoły, pierdolety bez sensu. To wszystko powinno czekać, skoro na radarze masz dorodnego samca alfa. Beto przecież zresztą też pewnie nie pogardzisz. Beta jest nawet lepszy, ponoć. Byle nie delta. Delta to wirus. To, to tego nie chcemy. I słuchajcie, tu mała dygresja. Mm, jeśli chodzi o samców, e, mówi się, tak się gdzieś tam przyjęło, że samiec alfa wnosi to, czego kobieta pragnie biologicznie, natomiast beta to, czego kobieta potrzebuje społecznie i emocjonalnie. E, nierzadko mówi się też, że kobiety no, stoją gdzieś przed wyborem, czy wybrać nudnego, bezpiecznego samca beta, czy może podniecającego, ale no, raczej niepewnego i nie stabilizacji e, samca alfa. Mm. Też mówi się, gdzieś spotykamy się w artykułach z takim podejściem, że podobno właśnie na życiowych partnerów wybieramy raczej bety, ale zdradzamy z alfą. To są pewne generalizacje. No i pytanie w ogóle, jak to zrobić, nie? żeby zjeść ciastko i mieć ciastko? Tutaj ja bym odpowiedziała, że zjeść chipsy, czyli że coś innego. I od paru lat w sieci pojawił się jeszcze koncept na samców Sigma. I jak sobie wpiszecie w Google, zachęcam, samy Sigma, to można doczytać, że Sigmy to takie samotne wilki o cechach alfy, ale bez potrzeby przewodzenia grupie, o em, nieco innym podejściu do zaspokajania potrzeb ego, którzy no, nie uznają hierarchiczności w społeczeństwie, w grupie często podważają autorytet przywódcy. To wiecie, takie samoświadome, silne, ogarnięte chłopaki, które nie potrzebują poklasku, aby działać, tak jak to robi chociażby Alfa. Także wydaje mi się, że akurat Sigma jest tutaj bardzo ciekawym rozwiązaniem pośrednim. I... No i chciałam się tym podzielić, bo myślę, że ta wiedza o tym, że taki jakby koncept w ogóle samców Sigma funkcjonuje, jest jeszcze mało popularny. No ale dobrze, dobrze. Niezależnie czy na wezwanie alfy, czy bety, czy sigmy, czy w skrajnych przypadkach delty, bądź zawsze dostępna. Bądź na zawsze, bądź zawsze dostępna i dostępna na każde zawołanie. Odpisuję od razu najlepiej na jego trzy wyrazy hej, co, słychać? odpisz elaboratem Jeśli w, ze wstępem, rozwinięciem i w ogóle zakończeniem i milionem dygresji jeśli on nie pisze, no to pisz pierwsza, wiadomo albo dzwoń, na kamerze możesz też bawić się w gierki i udawać niedostępną e, wtedy odczytu wiadomości po dwóch godzinach albo po czterech, w trakcie których oczywiście odgryziesz wszystkie paznokcie e, ustup, byle swoich jeśli z kolei twój wybranek spyta, czy masz czas, no to wiadomka, miej go zawsze i przestawiaj dla niego wszystkie plany. Najlepiej w ogóle nic nie planuj, żeby trzymać wolne wieczory na wypadek, gdyby facet się odezwał. Jeśli zaproponuję spotkanie, bądź zawsze zwarta i gotowa. Pstryk, jestem, idę, biegnę, obecna. Hmm? No i słuchajcie, Lil Talk. Pogadajmy sobie na serio. Męska energia przejawia się w zdobywaniu, osiąganiu, polowaniu. Dlatego kobieta, będąca dostępna na każde zawołanie, będzie, no, będzie często taka mniej atrakcyjna, no bo o nią nie trzeba się starać. Z kolei, spełniona, mądra, osadzona w swoim kolorowym życiu kobieta, no, najczęściej szanuje siebie, swoje zajęcia, swój czas, swoje zobowiązania, swój grafik, no i ma na siebie pomysł. I taka zafascynowana swoimi pasjami i życiem, osoba, no rezonuje szczęściem i przyciąga mężczyzn gotowych ponieść wysiłek, by ją zdobyć. Taka kobieta działa jak magnes na jakościowych facetów, którzy będą chcieli wejść do jej no, niedostępnego dla każdego i dla blekogo świata. No, wiecie, dziewczyna, kobieta nie mająca swojego życia, funkcjonująca w trybie wiecznego czekania na związek najlepiej z ideałem no, przyciąga kolesi takich pełzaków, co to podejdą, zasął się do nogi i potem tak se są. Takie huby. Yy, yy. No i dodam też, że co zaobserwowałam bardzo mocno i też miałam o to właśnie pytania, co zrobić, kiedy on mi nie odpisuje. Więc dodam, że w obszarze pisania mm, sporo kobiet ma naprawdę duży kłopot z wytrzymaniem trwającej kilka dni, a nawet kilka godzin przerwy w kontakcie. Cisza ze strony faceta no, dosłownie obezwładnia i zajmuje 99% rzymskiego procesora. To taka forma, wiecie, obsesji, mikroobłąkanie, stan permanentnego napięcia i oczekiwania, no, który wykańcza i w pewnym momencie doprowadza do kompulsji, czyli zachowania mającego przynieść ulgę. Tą kompulsją, jak się pewnie domyślacie, jest napisanie do faceta, co najczęściej jeszcze bardziej go dystansuje, powodując kolejną fazę ciszy. No genialne. Więc kolejna faza ciszy powoduje jeszcze silniejsze napięcie i jeszcze silniejszą potrzebę kompulsji, więc kobieta znowu pisze, jeszcze bardziej go tym zniechęca. I to no, błędne, obłędne koło przerwie, Odklejenie się od faceta i przełączenie uwagi na siebie. Energia podąża za uwagą, więc no, ja osobiście gdzieś bym radziła, żeby przenieść ją na własne życie i po prostu zająć się sobą. Żyć tak, by wiadomość od faceta spowodowała myśl, o, ale super, że napisał, a nie, no fak, nareszcie. Tak? Jeszcze z taką ulgą i, i zdenerwowaniem, że dopiero teraz, przecież ja siedzę i czekam. Także. W na lekkości, bez ciśnienia i ciągłego wyczekiwania na kontakt, tak? Taki just chill, chill out. No okej, okay. jesteśmy przy poradzie trzeciej. Co zrobić, by stracić faceta w 10 ranek? Wymagaj, by spędzał z Tobą więcej czasu. Z naciskiem na wymagaj. Chciałabyś, żeby Twój wybranek Spędzasz z tobą więcej czasu? Nudzisz się bez niego, czujesz się niepełna, jesteś smutno, nie umiesz sobie sama zorganizować czasu? No to do dzieła. Zacznij prosić faceta o uwagę, a najlepiej zacznij mu robić wyrzuty. Wypominaj wieczory spędzone z kumplami, narzekaj, że za dużo pracuje i trenuje, obrażaj się i stosuj szantaże, najlepiej te emocjonalne. Wpędzaj go w poczucie winy, odmawiaj seksu i mów z pretensją, fochem i żalem, że nie zasługujesz na takie traktowanie polecam oczywiście hity i gotowe cytaty. No kto jest ważniejszy, ja czy koledzy? Gdyby ci nam nie zależało, to znalazłbyś czas. Na treningi masz czas, a dla mnie nie. I jeszcze najlepiej, żeby wtedy skakała brudka i bądź na granicy płacz. No. I wtedy jest już jesteś krok od tego, żeby go zniechęcić, wystraszyć, przestraszyć, żeby stwierdził no nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy ja chcę z nią. Także słuchajcie, no, że branie o czyjąś uwagę i czas. To jest najgorsza strategia, jaką można przyjąć, no bo skoro on nie dąży do spotkań, to coś go powstrzymuje. Może ma swoje życie, pasję, pracę i nie zamierza rzucać wszystkiego dla nowo poznanej osoby. Może nawet to ma sens. Może potrzebuje więcej czasu, by nabrać pewności, że jesteś warta przestawienia swoich priorytetów. No i. Może on wyczuwa twój mindset połówki jabłka i ucieka od presji i potencjalnego e, tudzież już namacalnego ciśnienia. No i najzdrowsze rozwiązanie jest proste, co nie znaczy, że łatwe. No, wystarczy skupić się na sobie, na rodzinie, przyjaciołach, pasjach, wyjściach i nie traktować faceta jako jedynej osłody mdłego, szarego jak papier toaletowy życia. W ogóle papier toaletowy już od lat nie jest szary, ale dalej się tak mówi. W ogóle można gdzieś jeszcze kupić szary papier toaletowy? Hmm. To by było fajne, to by było taki vintage, nutka retro w toalecie. No dobra, co ważne, może być tak, że masz zdrowe, dojrzałe podejście, zbudowałaś swój pełen ludzi i atrakcji świat, nie traktujesz faceta jak brakujący puzzle, a mimo to czujesz, że chcesz spędzać z nim więcej czasu. Być może masz gotowość i otwartość, by widywać się częściej, ale on tego nie podziela. Ty chciałabyś widzieć się, nie wiem, trzy razy, cztery razy w tygodniu, a on ma dla ciebie je tylko jeden albo dwa dni. No i obawiasz się, że mu nie zależy: no bo gdyby mu zależało, to chciałby Cię widzieć częściej, prawda? No właśnie niekoniecznie. I powiem Wam, że troszkę to kiedyś przerabiałam. Mm, I w tym obszarze bardzo, bardzo pomocna będzie wiedza o tak zwanych językach miłości, czyli o sposobach wyrażania uczuć. Kobiety i mężczyźni mówią często w różnych językach, przez co dochodzi do problemów komunikacji i mylnej interpretacji, zachowania i emocji z drugiej strony. Według gerego Chapmana, nie Chopmana, to by było spoko, ale Chapmana) Mówmy Chopman. Chopman mi się bardziej podoba. O, Chopman, ja bym chciała mieć takie nazwisko Chopwoman. Dobra, według gerego Chopmana, amerykańskiego psychologa, istnieje pięć języków miłości. Są to słowa, przysługi. Wspólny czas, prezenty i dotyk. Wspomniany wspólny czas i słowa są częściej wyrazem adoracji stosowanym przez kobiety, rzadziej u mężczyzn, z kolei przysługi i dotyk są raczej domeną mężczyzn. I wiadomo, jak zawsze nie ma zasad i nie ma reguły, to już do znudzenia powtarzam, podobnie jak z tymi zachowaniami, tak samo można to odwrócić i te dziesięć... I te osiem porad, czyli ten nasz poradnik, jak stracić faceta w 10 randek, mógłby się tak samo sprawdzić do kobiet, tak? I 10, 10, jak stracić kobietę w 10 randek, to jak najbardziej może działać w obie strony. Ja jestem kobietą i gdzieś bazuję na wiedzy, którą czytam najczęściej w kontekście kobiet i też bazuję na informacjach od Was. Natomiast, no, żeby ten disclaimer poszedł, oczywiście, że to tak samo tyczy się dwóch stron i nie ma. E, złotych zasad i nie chciałabym tutaj generalizować, natomiast no, są pewne trendy zachowań tak? i pewne tendencje i coś dzieje się częściej, coś dzieje się rzadziej no i właśnie ten wspólny czas słowa najczęściej m, są wyrazy moderacji u kobiet, z kolei przysługi, dotyk, no są najczęściej domeną mężczyzn, nieraz widać jak e, facet idący z kobietą zawsze potrzebuje mieć kontakt fizyczny, mnie to zawsze gdzieś tam wzrusza bardzo, bardzo lubię to obserwować, kiedy facet idzie zawsze gdzieś kobietę swoją ukochaną obejmuje kiedy siedzą razem to stara się mieć dłoń na jej udzie, czy kolanie, czy na dłoni, tak żeby ten kontakt zawsze był i nie ma co jakby pomijać tego aspektu, to jest bardzo ważne i problem rodzi się wtedy, kiedy pragniemy otrzymywać to, co oferujemy, na przykład wspólny czas i no nie rozumiemy, że brak w tym obszarze u drugiej strony nie oznacza braku zaangażowania, mówiąc jakby wprost i teraz dosadnie, to, że facet nie chce się z tobą spotykać tak często, jak ty nie musi oznaczać, że mu nie zależy, może, ale nie musi i w takich sytuacjach jakby poradziłabym, żeby popatrzeć na jego gesty, zachowania i spróbować rozpoznać jego język miłości no zanim uznasz, że to nie ma sensu, a on woli kolegów od Ciebie, może się okazać, że on proponuje Ci na przykład przysługi, chce Ci umyć auto, albo chce Ci pomóc z zakupami, albo chce Ci poradzić, bo masz do odmalowania coś w łazience. No. I to, to jest język miłości. Ty możesz, się, możesz mieć oczekiwanie, że chciałabyś słyszeć więcej słów, albo spędzać więcej czasu, a on bardzo pragnie dotyku i chce Cię tulić i, i smyrać, albo szykować dla Ciebie Prezenty, czy no, właśnie te mm, przysługi. Więc warto mieć świadomość tych języków miłości i spróbować się tutaj dogadać i zrozumieć. Niestety nie ma translatora googlowskiego, ale szkoda, to chociaż on <grywania> ze swoją jakością tłumaczenia mógłby doprowadzać do rozwodów, ale dobra. E, porada czwarta. Co zrobić, żeby stracić faceta w pierwsze miesiące? Spotykania się, czyli w umowne 10 randek? Udawaj, ideał. Rozkochaj go, a potem pokaż prawdziwą twarz. Działaj według ściśle określonej strategii, zgodnie z którą rozkochasz sobie faceta, udając jego ideał. Bądź na tak, nawet jeśli jesteś na nie. Jeśli on lubi wycieczki rowerowe, a ty nie znosisz roweru, no to co? Kup rower i udawaj, że kochasz wasze górskie przejażdżki. Jeśli twój wybranek uwielbia grać w gry, a ty kochasz spacery i sport, no to nieważne, nieważne. No, graj w gry. Nie masz turbolibido, ale on często pragnie seksu, no udawaj pożądanie i orgazmy. Mężczyzna planuje zrobić sobie tatuaż, a ty wolisz gładką skórę? No uśmiechnij się, przybij mu piątkę i zrób sobie tatuaż z nim. Duży, kolorowy, na szyi i na policzku i łezkę pod okiem. Facet nie myje naczyń i jest generalnie syfiarzem, no to mów, że ci to nie przeszkadza. Generalnie zadawaj sobie non-stop pytania, czego on chce, czy ja mu się podobam, czy dobrze wypadłam, czego on oczekuje, co by mu się spodobało, jak mu sprawić przyjemność. No i po dwóch, trzech miesiącach, kiedy facet uzna, że no chyba trafił na ideał i zaczyna się w tobie zakochiwać, to zacznij powoli pokazywać swoją prawdziwą naturę. Narzekaj na ten nudny rower, krytykuj debilne gry, dziecinne tatuaże, zacznij odmawiać seksu, mów, że cię boli głowa i nie masz ochoty, no i oczywiście czepiaj się na naczyń w zlewie. Znacie ten schemat. Słuchajcie, to jest, to jest bardzo często, bardzo częsty sposób w ogóle zdobywania mężczyzn przez kobiety. Tak działa mnóstwo z nas e, i tak działa sporo kobiet, które no, często nieświadomie usiłują ro rozkochać w sobie faceta, zakładając tą maskę, e, no, za którą skrzętnie ukrywają mm, no, własne prawdziwe ja. I odgrywają radosny teatrzyk, dopasowują się. Z laserową precyzją przycinają się względem potrzeb faceta, tak żeby się tak idealnie wpasować, tak dopasować, tak tak, tak na 100%. Byle zdobyć jego uwagę, akceptację i miłość. No i po uzyskaniu tego efektu następuje faza demaskacji i powolnego odkrywania swojej prawdziwej natury i potrzeb. I to dlatego mężczyźni czują się czasem uszukani i mówią, że ona po ślubie się całkiem zmieniła, albo kaśka na początku była zupełnie inna. Wiecie, no, w strategii opartej o aktorzenie no, nie może być inaczej. I jest mi tutaj, szczerze mówiąc, bardzo tak przykro i żal, zarówno oszukanego faceta, jak i kobiety, która oddziela sama siebie z autentyczności, w imię zdobycia czyjejś miłości, atencji. Wiecie, to jest w ogóle absurdalny i paradoksalny pomysł rozkochiwać kogoś w udawanej wersji siebie. Przecież facet w tej sytuacji kocha jakąś rolę, nie? Jakąś taką oscarową kreację, wizerunek, hologram człowieka, jakiegoś simsa. A miłość rodzi się w prawdzie. Miłość uwielbia niedoskonałości, słabostki, ukruszone, nieidealne powierzchnie. Kocha... Kocha się tak naprawdę człowieka wtedy, kiedy jest bezbronny, kiedy pokazuje się w tej właśnie niefajnej albo no właśnie przez to fajnej wersji, bo prawdziwej wersji. No i tak naprawdę wiele kobiet jest w stanie zrobić naprawdę dużo, by złapać faceta i poczuć ulgę od wiecznego odrzucenia i poczucia gorszości. No bo jeśli ktoś ma w głowie, że jest gorszy, niewystarczający, że odstaje w społeczeństwie, bo nie ma faceta, no to właśnie przyjmie strategię puzla dociętego laserowo, byle się wpasować do gościa, podpasować, no i żeby go zdobyć. I jeśli bycie w związku jest pewnym takim potwierdzeniem wartości kobiety, uwiarygadnia kobiecość, Status społeczny, no to, no to dziewczyny biorą same ten sekator i sobie ucinają własne aspiracje, same, same y, ucinają swoje potrzeby, same otwierają furtkę, umożliwiając przekraczanie swoich granic w seksie, własnymi rękami zakupują swoje potrzeby i oczekiwania. No, w nagrodę dostają quasi akceptację, dostają miłość taką ułomną i, i bardzo fasadową, no bo taka miłość ulatnia się w starciu z prawdziwym ja kobiety. Ciężko nawet powiedzieć, czy to jest miłość. No, to, no, mężczyzna jakby w pewnym momencie odkrywa kim, z kim tak naprawdę się związał. No i następuje no, takie otrzeźwienie dla w sumie obu stron. I bardzo przykre w tym wszystkim jest to, że mm, facet jakby ulatnia się w starciu z tą prawdziwą kobietą e, i z tym, w starciu z tym prawdziwym ja kobiety, ale nie dlatego, że z tym ja, że z tą kobietą jest coś nie tak, co je w tym jednak często utwierdza, ale dlatego, że facet zakochał się w nieistniejącym ideale. No i wiecie, tutaj znowu dochodzi do takiego, do takiego no, szalonego koła. Kobieta udaje, żeby się dopasować do faceta, po czym odkrywa swoje prawdziwe ja, przez co on Zawija się i odpływa, więc ona jest przekonana, że to dlatego, że pokazała swoje prawdziwe. Ja, no więc znowu udaje do innego faceta i znowu go zdobywa. Po czym on zaczyna ją poznawać, no bo zaczynają żyć razem. Ona zaczyna pokazywać swoją prawdziwą naturę i ją znowu zawija, więc ona jest pewna, że z nią jest coś nie tak, no bo jak tylko zaczyna być sobą, no to oni uciekają. A gdyby od początku była sobą i mówiła, że nie znosi tatuaży i wycieczek górskich, to by poznała gościa, który też nie lubi tatuaży i wycieczek górskich. No i ja po latach randkowania uważam, że im szybciej odrzemy się z perfekcjonizmu, jakichś tam wizji wziętych z komedii romantycznych i zaczniemy pokazywać prawdziwych siebie, no to tym lepiej. No i bycie sobą z tymi głupostkami, stosami brudnych naczyń i potrzebami... To najlepszy start do budowania zdrowej relacji. Bez tej ściemy, bez brokatu i rozświetlaczy na sercach, bo to jest tylko ściema. No i wtedy zakochujemy się w człowieku. Jeśli jesteśmy autentyczni, to zakochujemy się w człowieku, a nie w jakiejś, wiecie, spętanej kukiełce. No dobra. Jak jeszcze można do siebie zrazić faceta na etapie randkowania? No to porada piąta. Przenoś na nowego partnera traumy po eks. Im więcej, tym lepiej. Traktuj nowego partnera w imię zasady winny do momentu udowodnienia niewinności. Spojrzał na inną? No to już wiesz, że cię zdradza. Nie spojrzał? No na pewno zaraz spojrzy. Spóźnił się 2,5 minuty. Oho, kolejny typ, który macie gdzieś. Jest punktualny i przynosi kwiaty. No, no, na bank coś kombinuje. Nowy facet jest czuły i pyta o Twoje uczucia. No, okej, okay, na pewno coś udaje i na pewno udaje tego miłego i wykorzysta te wszystkie informacje, by potem to było manipulować. Więc bądź podejrzliwa na zapas. Zakładaj złe intencje, szukaj drugiego dna, albo i trzeciego, albo i czwartego i generalizuj, i ile wlezie. Pamiętaj, wszyscy faceci kłamią, wszyscy faceci zdradzają. No i wiadomo, wszyscy faceci myślą tylko o seksie i myślą tylko o sobie. No. I mając taki mindset na start, to efekt w postaci zrażenia do siebie faceta, myślę, jest gwarantowany albo wysok, wysoco, wysoce prawdopodobny. Mm. No bo każdy z nas wchodzi w relacje, mając jakiś bagaż doświadczeń, nie? ale przenosząc na nową osobę przeszłe urazy, no robimy jej zwyczajnie krzywdę. Obarczamy nową osobę odpowiedzialnością za czyny innej osoby, co może być bardzo przykre, frustrujące, demotywujące i po prostu no, niesprawiedliwe. Co więcej, kierując w stronę nowego partnera nieuzasadnione podejrzenia dotyczące choćby zdrady, możemy doprowadzić do zaistnienia samospełniającej się przepowiedni. No, a doszukując się manipulacji i złych intencji w miłych słowach czy gestach, prawdopodobnie spowodujemy spadek chęci do dalszej adoracji. Więc upewnimy się w tym, że to wszystko to był fake, to było gdzieś przemyślane, żeby coś uzyskać, no bo nagle on przestał już być miły i przestał adorować. Taka postawa jest wybitnie destrukcyjna i destabilizująca. Podcina skrzydła, zabiera energię i zniechęca do dalszego angażowania się w relacje. W końcu no, nikt nie lubi być bezpodstawnie oskarżany i osądzany, nie? Kojarzycie ten moment, jak idziecie sobie grzecznie w biedronce, ładujecie sobie rzeczy do koszyczka, no i nagle czujecie na sobie wzrok takiego wąsatego ochroniarza, Janusza. I jakby nieważne, że nic nie ukradliście, no chyba, że ukradliście, ale zagadając, że nic nie ukradliście, no to taki, taki wzrok i sama świadomość, że ktoś zakłada, że coś ściemniacie. No to już robi swoje, nie? Już jest tak, taki lekki dyskomfort, taki lekka, taka lekka spinka, i nagle, nie wiem, ja wtedy zawsze idę tak jakoś bardziej prosto i tak bardziej, tak, także czuję, że ktoś mnie obserwuje. <grym> eee, no i jakby w całej tej sytuacji, mówię teraz nie o biedrze, <grym> ale o relacji, no to jak zawsze, no kluczowa jest pewna samoświadomość, no i ten wgląd we własne rany, eee, no bo tylko wtedy można, no właśnie, świadomie i mądrze odpowiedzieć na no, zaistniały trigger, ten bodziec, to takie wezwanie do akcji. Jeśli wiesz, jakie masz przekonania na temat mężczyzn, gdzie twi twoja trauma po eks, no to możesz wybrać swoją reakcję. Możesz nie podążać za impulsem, nie zakładać czegoś, nie zakładać złych intencji, tylko możesz obrać nową drogę, pełną zaufania no i wiary w drugiego człowieka, bo nowa relacja, no, nowy człowiek powinien mieć kredyt pewnego zaufania. A raczej okej, okay, zaufanie rodzi się z czasem, ale przynajmniej dobrze, żeby nowa relacja wychodziła z punktu zero, tak? Czyli że zakładamy dobre intencje, zakładamy, że on jest fair, a nie zakładamy, że na starcie, że on jest taki, jak ex. No i tutaj jeszcze taka mała um, takie małe przemyślenie. Um, myślę, że patrzenie na nowego partnera przez pryzmat byłego utrzymuje ex w mocy. W ten sposób oddajesz stery eks i pozwalasz, by nadal twój były partner wpływał na twoje obecne życie. I jak ci się podoba taka perspektywa? Skoro na nowy związek wpływa realnie i osłabia ten nowy związek zachowanie byłego, no to tak jakbyś właśnie oddawała stery moc i decyzyjność pewną swojemu byłemu, który jest byłym for a reason jest byłym z jakiegoś powodu. Podejrzewam, że jest to powód ważny, więc to jest taka ciekawa perspektywa, którą warto sobie zaobserwować i raczej e, myślę, że w ogóle żeby wejść w nową relację, no to warto mieć wyczyszczoną tą historię e, i, i gdzieś mieć taki reset za sobą. Nie tak, by zapomnieć o byłym, no bo to jest ważna część naszego życia, tak? nasi byli partnerzy, no ale mieć... Mm, Pewną neutralność emocjonalną względem byłych, bo jeśli y, poprzedni partner i, i sytuacje, które spowodował, wbijają, właśnie triggerują i psują nową relację, to znaczy, że tam jest coś jeszcze, no, do, pewnie do przepracowania, do uwolnienia. Hmm. No dobra, to co? Szósta e, porada, co zrobić, żeby stracić e, faceta na etapie pierwszych 10 randeczek. Zdobądź jego serce seksem. Kieruj się w nowej relacji kilkoma złotymi zasadami. Jeśli pójdę z nim do łóżka, to on się we mnie zakocha. Skoro ze sobą regularnie sypiamy, to znaczy, że jesteśmy razem. To znaczy, że jesteśmy w związku. Najlepszy sposób uwodzenia to wysyłanie nuców, czyli gołych foteczek i seksy filmików. Wysyłaj mu bardzo często fotki pośladków i piersi, najlepiej z widoczną twarzą. Znacie się krótko, ale ufasz przecież, że to nie, wpłynie nigdzie, nie wypłynie nigdzie dalej. Od samego początku grej ciałem i seksualnością. Im więcej, tym lepiej. Ach, to jeśli pójdę z nim do łóżka, to on się we mnie zakocha. To jest taka klasyka gatunku i no nie przestaje mi zaskakiwać, jak wiele kobiet nadal myśli, że pójście z facetem do łóżka wpłynie na jego emocje i spowoduje, że on się zakocha. No, to też jest, wydaje mi się, w dużej mierze wpływ filmów. No a większość mężczyzn, i z moich obserwacji też coraz więcej kobiet, no, dziela te dwie sfery i e, seks jest po prostu seksem. Może być cudowny, wspaniały, ale nadal seks jest seksem. To nie jest powiedzenie, kocham cię. I seks nie spowoduje powiedzenia, kocham cię. Poza tym, w niektórych przypadkach, zbyt szybkie pójście do łóżka może osłabić zainteresowanie faceta. I zabrać z rubryczki szacunek kilka punktów. No i teraz jest ciekawy temat, i dużo na ten temat myślałam, pisząc falietą, który też znajdziecie na www.ladiesgaga.pl. I teraz też, jakby mówiąc do Was, chociaż teraz już mam to rozminione, ale żyjemy w czasach e, równości, otwartości seksualnej, i też zaczęłam sobie zadawać pytanie: no to jak to jest z tym szacunkiem? I myślę sobie. Że warto się zastanowić, kiedy mamy do czynienia ze zbyt szybkim seksem. I osobiście uważam, że nie ma w tym obszarze zasad. Natomiast wyznacznikiem powinien być twój komfort, gotowość i motywacja. I bym na chętnie teraz zaznaczyła tutaj w podcaście kapslokiem, jakby się dało. Bo jeśli jesteś pewną własnej kobiecości, seksualności kobietą, masz na niego ochotę. I chcesz pójść do łóżka na trzecim, czwartym albo i pierwszym spotkaniu, ze względu na własne potrzeby, to go for it. Wtedy też nie obawiałabym się o utratę szacunku w jego oczach, no bo jakby wtedy twój własny szacunek do siebie bije na kilometr i facet zobaczy, że robisz to dla siebie. Natomiast jeśli twoją motywacją jest przede wszystkim zadowolenie faceta, zaimponowanie mu, spełnienie jego zachcianki, a w dodatku czujesz na przykład opór Twojej ruchy są może troszkę niepewne, są pełne wahania, nie wiem, wzrok ucieka na boki, albo wręcz przeciwnie, tak? Całą sobą udajesz seks bombę i dzikie pożądanie, co przecież da się wyczuć. No to tutaj właśnie przykro mi, ale tutaj konsekwencje mogą być bardzo przykre. To znaczy tutaj jest duże ryzyko, że po takim seksie facet się więcej nie odezwie, no a Ty możesz się poczuć wykorzystana albo niewystarczająco dobra. Także tutaj według mnie kluczowa jest motywacja. Czy wysyłając tego nudca, masz w tym fan? Czujesz king, pod jarkę i sama się uśmiechasz? Czy robisz to pragnąc, bo on się w tobie zakochał? Czy idąc do łóżka, masz na faceta autentycznie ochotę? Czy robisz to, by spełnić jego oczekiwania i zdobyć jego serce? Przez żołądek do serca jest przecież w powiedzeniu: babcie wiedzą lepiej. A może masz kłopot z odmową seksu? A twój wybranek cię do tego mocno namawia? No, tutaj, według mnie, jeśli facetowi na tobie zależy, to nigdy nie będziecie namawiał do seksu. Po prostu. Także raz jeszcze, kluczowa jest ta motywacja. Czy to jest motywacja moja, ja mam na to ochotę, ja tego chcę, ja go w tym momencie pragnę, czy myślę, że on tego pragnie, albo on mi mówi, że on tego pragnie, a ja chcę spełnić jego potrzeby, żeby on ze mną był bo w tej drugiej sytuacji, jeśli to jest robione ze względu na jego potrzeby, no to tutaj faktycznie myślę, że faceci to po prostu wyczuwają, że to, to obie strony wyczuwają, to po prostu człowiek wyczuwa. No i wtedy właśnie no, może się okazać, że do kolejnej randki już nie dojdzie, facet zobaczy, że miał do czynienia z sobą, z którą potencjalnie nie chce budować na przykład stałej relacji, no albo gdzie też od kilku z Was słyszałam takie scenariusze, że no potem się mawiał na przykład przez ileś miesięcy, ale bez pójścia w tej relacji dalej, czyli ta relacja była bardzo powierzchowna, właśnie bazująca na seksie, i kobiety nierzadko w takich sytuacjach albo już myślą, że są w związku, albo chcą tego związku, no a do tego nie dochodzi i facet po prostu czerpie w miejscu, w którym ktoś nie mówi, nie bierze dla siebie to, czego chce, skoro. Jakby furtka jest otwarta. Także nie uznaję zasad osobiście, że na pierwszym spotkaniu jakby nie można iść do łóżka. Albo wtedy się straci szacunek. Natomiast może tak się zadziać. Jeśli jest to decyzja niemotywowana własną potrzebą, ale zrobiona pod kogoś, dla kogoś. No i cóż, siódemeczka przed nami. Co jeszcze można zrobić, żeby stracić faceta w 10 randek, chociaż robiąc te poprzednie, to pewnie już by gdzieś uciekł daleko. No ale dobra. Zachowuj się jak psychopatka, desperatka. A tutaj masz do wyboru całe spektrum paranoidalnych, popopranych i obsesyjnych zachowań. Polecam zwłaszcza, Byś odpowiadała elaboratami na krótkie wiadomości, na przykład zgodnie z zasadą 330, czyli na jego trzy wyrazy. Hej, co tam? Odpowiedz esejem na 30 zdań. Nagrywaj też długie wiadomości, głosowe, takie na minimum 5-7 minut. Zawsze staraj się pisać więcej niż on. Niech zobaczy, jakie masz ciekawe życie. Opowiadaj mu o wszystkim ze szczegółami, e, łącznie z tym, co miałaś na chlebie, że było masełko, szynka, pomidorek i ogóreczek. Mów wszystko jak jest, zapomnij o tajemniczości i bądź jak otwarta księga. Jeśli on pyta, co u Ciebie, to pisz mu. E, a jeśli on nie pyta, co u Ciebie, bo na przykład już ma dość 15 wiadomości dziennie, więc na chwilę milczy, nieważne, pisz mu sama, dzwoń i wytknij mu jeszcze zawsze, że przykro ci, że do Ciebie nie dzwoni. Możesz też wpaść bez zapowiedzi do jego pracy, najlepiej przerwi trwające spotkanie. Niech wszyscy wiedzą, że jesteś jego dziewczyną albo od razu narzeczoną, a co? <grym> Najlepiej po dwóch tygodniach, już się tak zapowiedz. Dawaj mu prezenty, organizuj niespodzianki, wyjścia, kupuj bilety na koncert, m, zabiegaj, zdobywaj. I to jest to, co też było w Dirty Dancing. For every kiss you give me, I'll give you three. Jak on cię pocałuje, jak zrobi jedną rzecz, to ty rób tych rzeczy 15 albo i 50. Bądź tak, tłumacz, bądź nad wyraz. Planuj z nim święta i wyjazdy na kilka lat w przód. Pytaj go o wymarzone miejsce. Na, na ślub mnie już wszystko zaplanowane, salę weselną, płeć pierwszego dziecka, kolor firanek w Waszej przyszłej rustykalnej kuchni, w której będziecie razem gotować. Po dwóch tygodniach spotkania zmień status na Facebooku na zajęta, zaproś do znajomych jego rodziców i znajomych, też tych z pracy, a po dwóch miesiącach załóż nowego maila z jego nazwiskiem. Gwiazdka, to jest autentyk. Bardzo dziękuję za nadesłanie. Ja bym na to nie wpadła żeby po dwóch miechach spotykania się założyć sobie maila z nazwiskiem gościa. Hit. Hit, proszę Państwa. No i co? No takie zachowania to przecież pętają i odstraszają błyskawicznie. I w, totalnie w obie strony. <grych> Natomiast tutaj jest tak, że no, ta wolność i niezależność są często dla mężczyzn nawet nieco bardziej ważne, istotne niż dla kobiet. To znaczy kobiety są często gotowe trochę szybciej zrezygnować z wolności i niezależności. W imię poczucia przynależności i integracji. Dla facetów decyzja o stałej relacji bywa nieco trudniejsza, a ten element autonomii jest u nich no, bardzo, bardzo silnym pierwiastkiem męskiego ja. No i pisząc, dzwoniąc, zdobywając faceta, w ogóle zaburzasz jego samczą niezależność, no i dodatkowo wchodzisz w męską energię. Ja zamiast tego polecam raczej celebrować i rozsmakowywać się w energii żeńskiej, czyli w otrzymywaniu takim spokojnym, czułym życiu, które działa na wyobraźnię. Pozwól się facetowi nieco domyślać, co robisz, z kim, gdzie. Nie na zasadzie gierek, ale na zasadzie autentycznej, niewiadomej. Bądź tak zajęta sobą, by on czuł, że też ma powietrze. By sam pytał, co u Ciebie i był ciekawy Twoich spraw. Miej swoje sprawy. I pozwól, by to on przyszedł do Ciebie zainteresowany i zafascynowany Tobą. No, i gorąco, gorąco polecam zarzucić wszelkie około ślubne i związkowe agitacje, znów jak ta nasza em, dziewczyna w piosence. Ona na pierwszym spotkaniu z gościem już wiedziała, że ona chce z nim być. No, come on. Takie parcie na bycie w związku jest w swojej istocie w ogóle głupie, nierozważne. No bo skąd wiesz, że chcesz właśnie jego? Przecież potrzeba minimum kilku miesięcy, by się poznać. Nabrać jakiejś pewności względem drugiego człowieka. Na tym etapie poznawania się i obwąchiwania, skoro nie jesteśmy jak psiaki, które są w stanie się wyniuchać yy, i, i dowiedzieć się bardzo wielu informacji po samym węchu, no to na tym etapie poznawania się bardzo pomocny może być wspólny wyjazd i spędzenie razem kilku dni, tak wiecie, 24 godziny na dobę. To daje szansę, żeby obczaić, czy w ogóle się nie pozabijacie? Czy nie jest też nudno? No bo dobra, zjedliście kolację, trochę pogadaliście, minęło parę godzin, no i co? I umiecie być ze sobą w ciszy, no i w ogóle przed decyzją o byciu z kimś, warto też doświadczyć kłótni. To jest mega ważne. Albo trudnej rozmowy, by sprawdzić w ogóle wasz poziom komunikacji, bo może się okazać, że umiecie naprawdę mądrze rozmawiać i w tym momencie ta kłótnia jest po prostu trudną rozmową. To nie chodzi o to, że musicie doświadczyć jakiejś takiej, wiecie, włoskiej na napierdzielanki, gdzie latają talerze. To, broń Boże, nie, nie to, ale czegoś trudnego, czegoś, co wymaga konfrontacji, wymiany. Poza tym, no, czy możesz przy nim płakać i być sobą wtedy, kiedy zmyjesz z twarzy ten brokat i zdejmiesz tą maskę? Jak on reaguje na Twoje emocje? Umie być Obok, kiedy płaczesz, czy raczej wychodzi, albo mówi, we, przestań się mazać, albo a nie jest tak źle ubija Twoje emocje, czy pozwala Ci je wyrażać. I odwrotnie też, no. Czy on umie pokazać swoją czułą i wrażliwe stronę przy, się, przy, przy tobie? No to trzeba czasu, i dopiero wtedy można zadać sobie pytanie, czy ja chcę z nim coś budować. To dopiero wtedy można sobie zacząć zadawać pytanie, czy to jest dla mnie facet, z którym chcę wejść w związek. Uparcie na związek po miesiącu. No bo przecież ze sobą sypiamy na przykład. No jest dość infantylny, niedojrzały. No jest też niebezpieczny, tak naprawdę, bo jakby przemy wtedy na relacje z kimś, kogo tak naprawdę nie znam. No i ja też szczerze mówiąc, napotykając taki mindset ze strony kobiet, tudzież mężczyzn, no to nie dziwię się, że druga strona po prostu ucieka, gdzie pieprz rośnie, czyli bodajże do Indii. <grym> y Także w mojej ocenie, jak, jak też obserwuję sobie gdzieś no w sumie i kobiety i mężczyzn, no to, to podejście już od samego początku, takie nakierowanie na bycie w związku, takie desperackie psychopatyczne zachowania są po prostu no bezpodstawne, no bo przecież nie wiemy, czy z tą osobą chcemy budować, czemu, za, czemu zakładamy, że chcemy już budować związek skoro tej osoby nie poznaliśmy. Ten czas jest na poznawanie się ten pierwszy czas jest właśnie po to, żeby podjąć tą decyzję, a nie spotykamy się, żeby jakby zrealizować decyzję po pierwszej randce, tak? Że spotykamy, o, ja chcę z nim być, czy po pierwszym tygodniu, czy po pierwszym miesiącu, tak? Ja chcę z nim na pewno być i wtedy ciśniemy, żeby to zrealizować. Nie, no to jest czas właśnie, to jest taki trial, to jest okres próbny, po którym właśnie dopiero można podjąć świadomą decyzję. I ósemeczka, moi drodzy. Moje drogie, jeśli chcecie sprawić, by gość zwiał i prawdopodobnie nie wrócił, no to zóż, oferuj korzyści bycia dziewczyną, łamaną na żoną, zanim będziesz jego dziewczyną, łamaną na żoną. <laughs> Czyli zachowuj się jak jego żona, matka. Od pierwszego spotkania zapraszaj go na trzydaniowe obiadki, serwuj wykwintne deserki, pokaż jakaś ciebie cudowna, potencjalna żona, oferuj mu wysprzątanie mieszkania. Będąc u niego, wyprasuj mu koszulę, wymyj naczynia, przynieś zdrowe zakupki. Hmm, jeśli on chce wpaść na seks, bądź zawsze gotowa, rób mu masaże, pranie i nie oczekuj niczego w zamian. E, Okej, okay. to też niesie ryzyko, że facet po prostu będzie w tej relacji, bo jest mu miło i wygodnie, i jesteś po prostu jego em, przyszywaną em, mamusią, z którą sypia, bo zakładam, że z mamusią nie sypiał. Oby tak było. Natomiast no nie jest to rola, której szuka zdrowy, ogarnięty życiowo facet. Raczej taki mężczyzna będzie szukał partnerki, a nie mamusi, opiekunki, tudzież seksniani. No i co ja osobiście gdzieś tak rekomenduję, tudzież radzę, to no nie oferuj korzyści. Wynikających z bycia w stałej relacji, skoro dopiero zaczynacie się poznawać. Jakby pozwól mu się trochę postarać i pozdobywać. Nie bądź gratisem, którego nikt nie doceni. Nie oddawaj się cała, skoro tak naprawdę jeszcze nie wiesz, czy on jest tego wart. Czyli to, co było, o czym była mowa przed chwilką. To jest poznawania się. Nie ma co dawać całej siebie na 300%, skoro nie wiesz, czy on jest tą osobą, która jest tego warta. Myślę też, że jakby taką pomocną strategią w tym pierwszym okresie randkowania jest pewne dopasowanie swojego poziomu zaangażowania do poziomu faceta. Obserwuj jego stopień inwestowania w ciebie, intensywność kontaktu, entuzjazm, inicjatywę i nie dawaj więcej niż dostajesz. Nie wypróbuj żył, działając w trybie żona, skoro nią nie jesteś. I to, że sypiacie, nie znaczy, że jesteś w związku. I zadaj sobie też pytanie, czy taka jest twoja wizja w ogóle przyszłego życia, jakie chcesz prowadzić. Czy, gdzie rozpieszczasz, wręczasz i odciążasz we wszystkich facetach. Chcesz właśnie mieć ten taki związek, no bo jak chcesz, to jasne, go for it. Natomiast zachowując się jak taka perfekcyjna pani domu, kreujesz się na nieistniejący ideał i oferujesz facetowi właśnie taki trial, pokazowy dom, w którym wszystko jest piękne, on jest wychuchany, zagłaskany, a potem wchodząc w pełną subskrypcję, zwaną z związkiem. Zaczynają się problemy, błędy, requesty, wnioski rozwojowe, pretensje, no bo mijają miesiące, lata i w pewnym momencie zaczynasz mieć dość pasożyta i nieroba, zapominając, że sama go sobie wybrałaś i sama go sobie zwabiłaś swoimi pracowitymi odnóżami. Wtedy dość często kobiety jakby nadal utrzymując bazową funkcję matka-żona, no pobierają dodatek, nie? Robią sobie aktualizację do wersji o nazwie opierdala czyli czepiają się partnera o, o wszystko. O to, że nie sprząta, że nie pomaga, że nie pierze. Zaczynają się e, szpilki, ewidentnie nie na nogach, tylko wbijane e, w, w, w miękkie podbrzusze. Zaczyna się wyzywanie od trudni leni, niekończące się pretensje. Hashtag Karen. No, tylko że jeśli zaczynasz relację od pokazywania... Się jako idealna, perfekcyjna, zawsze piękna, dbająca kobieta, no to też takiego faceta przyciągasz. Jeśli robisz za niego wszystko i jesteś taka nad wyraz, no to sobie właśnie przyciągasz faceta, który chce w tym być, ponieważ nie chce się w to angażować. No. Także wydaje mi się, że najzdrowsza opcja to jest pewna. Równowaga i autentyczność, taka równowaga w dawaniu i w braniu. No i autentyczność w tym, jaka jesteś, co robisz, jak żyjesz. I jakby w tym pierwszym etapie, zwłaszcza właśnie randkowana, no nie oferuj wizji czegoś, co długofalowo możecie zamienić w matkę polkę wiecznie cierpiącą, w matkę polkę wiecznie odkurzającą, w matkę polkę wiecznie prasującą i generalnie w matkę polkę wiecznie wkurwioną. I właśnie te pierwsze 3 miesiące, 6 miesięcy, te pierwsze 10 umowne randek to jest ten czas, żeby złapać wspólny balans tego co nawzajem dla siebie robicie. Więc jak będziesz tłumacz, no to dostaniesz tu little potem. No i słuchajcie, doszliśmy do końca. W ramach leciutkiego podsumowania Dodam, że te pierwsze miesiące relacji to okres wzajemnego poznawania się, i to jest bardzo, bardzo ważny moment. Polecam obu stronom postawić wtedy, włączyć taki tryb self-discovery i, i naprawdę zdrowy egoizm. Zdawajmy sobie pytanie, jak ja się przy nim czuję, zamiast czy on czuje się dobrze przy mnie i czy mam ochotę się z nim zobaczyć, zamiast jak wypadłam, czy on chce się ze mną dalej e, spotykać. Czyli no, patrzmy na to, jak my się czujemy przy nim. I oczywiście, że uważność na jego emocje jest ważna i uważność na jego potrzeby. Natomiast to musi być zbalansowane i ten pierwszy okres jednak służy naszej, tak? mojej decyzji, czy ja chcę z tym człowiekiem wchodzić w relację. Więc położenie nacisku na jego stronę, jakby jeśli ta szala... Jest przeciążona na jego stronę pod tytułem, co on myśli, co on czuje, czego on potrzebuje, czego on chce, jak ja mogę jemu ułatwić, jak ja mogę jemu sprawić przyjemność, no to to sprawi, że on prawdopodobnie będzie zadowolony i będzie czuł tą przyjemność. A, a co z tobą? Więc ten pierwszy czas ja bym bardzo mocno zachęcała, żeby sprawdzać i tak obserwować, co się ze mną dzieje przy tym człowieku i czy on spełnia moje potrzeby, jakie ja mam te potrzeby. Odrzućmy też ten debilny, romantyczny bełkot. I bajdurzenie w ogóle o połówkach jabłka. No a propos debilnego romantyzmu, to nie wiem czy wiecie, ale jeszcze w połowie XX wieku, w połowie XX wieku, kamam, to jest bardzo niedawno, słowo debil to było określenie używane w medycynie. To był człowiek cierpiący na niedorozwój umysłowy, wywołany czynnikami chorobowymi. Także całkiem serio, nie? Jeszcze w słowniku Kopalińskiego. Z 1989 roku była definicja debilizmu, że to jest ociężałość umysłowa, jeden ze stopni upośledzenia umysłowego. Także faktycznie to jest określenie, które jest określeniem medycznym. Więc, jakkolwiek romantyzm nie jest człowiekiem, ale gdyby był, to byłby debilem. To taka mała dygresja. Kolejna jeszcze rzecz, o której chciałabym jeszcze wspomnieć, a raczej ją wzmocnić, to to przenoszenie traumy poeks zdobywanie faceta seksem i kuszenie trajalowym, lśniącym domem. No, te, te, te rzeczy, te traumy poeks, to zdobywanie seksem, to kuszenie trajalem, no to, to, to wszystko najlepiej w ogóle podpalić na stosie, bo to są herezje. I gorąco zachęcam do ogarnięcia swojej psychiki e, i, i takiego wprowadzeniu, do, do wprowadzenia dobrostanu we własnym życiu, zanim e, zaczniesz budować jakąkolwiek relacje z kimś innym. Najpierw warto mieć zbudowaną relację ze sobą yy, i z własnym ja i z własnym wnętrzem, żeby móc kogoś no, zapraszać w te wnętrza do, do zamieszkania. Bo jak masz w środku ruderkę i się sypie i wali i, i tynk yy, się yy, kruszy na głowę, no to pytanie, czy ktoś by chciał w tym zamieszkać, to chyba nie są warunki. No jeśli twoja wewnętrzna, jeśli twoje wnętrze grozi zawaleniem, no to relacji z tego raczej nie będzie, co najwyżej jakaś katastrofa budowlana. No i słuchajcie, mam nadzieję, że te wszystkie wskazówki, które są nieco ironiczne i nieco sarkastyczne, ale jednak no, życiowe, pomogą Wam nie stracić faceta, bo moją intencją jest oczywiście to, by nie stracić, ale przede wszystkim nie stracić siebie i by zbudować udany, zdrowy i satysfakcjonujący związek. Także randkujmy świadomie, randkujmy mądrze, no i przede wszystkim kochajmy siebie. Mam nadzieję, że ten podcast wam się spodobał i że znajdziecie w nim coś dla siebie. My się słyszymy niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam was na Instagrama Ladies Gaga Blog, na Facebooka. I uwaga, uwaga, chyba mogę zrobić małą zajawkę, że zapraszam też na patronite'a, Niebawem Będę na patronajcie i będę was nagabywać o pieniążki. Daj, 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 daj. niedługo będziecie słyszeć. Ale tak, no, jakby chciałabym ten kontent też w jakiś sposób monetyzować, to też da mi motywację do tego, by robić to harder, better, faster i stronger. No Trzymajcie się ciepło. Wysyłam Wam bardzo, bardzo, bardzo dużo miłości ciepła. Wam, moje drogie kobiety, jak i Wam, moi drodzy mężczyźni. No, i tak jak wspominałam, tak naprawdę te 8 porad i cały ten poradnik jak stracić w 10 randek tyczy się tak mężczyzn jak kobiet. Buziaki, do usłyszenia.